Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym filmie, w którym poruszę temat wykresów funkcji. Wykonamy sobie ćwiczenie, które znajduje się w książce Informatyka 2 wydawnictwa FSIP i mamy takie polecenie. Przygotuj tabelę i utwórz wykres dwóch funkcji opisanych wzorami. I na początku otworzyłem to zadanie w Paincie, dlatego że widzimy, że mamy tutaj x pod pierwiastkiem. Tutaj mamy pierwiastek trzeciego stopnia, czyli tak naprawdę możemy wstawić dowolnego x, ale tutaj mamy pierwiastek kwadratowy. A wiemy z matematyki, że pod pierwiastkiem kwadratowym mogą być tylko x nieujemne, czyli piszemy sobie dziedzina i piszemy 1 minus x kwadrat jest większe bądź równe od zera. Teraz możemy wszystko pomnożyć przez minus 1, żeby pozbyć się minusa przed x kwadrat. I zaczniemy sobie od tego, czyli mamy x do kwadratu minus 1, a tu będzie zmiana znaku. Dalej będziemy używali wzoru skróconego mnożenia, który też jest na matematyce, czyli a kwadrat minus b kwadrat równa się a minus b a plus b. Czyli mamy coś takiego. No i mamy tutaj dalej, czyli mamy x minus 1 i x plus 1. Mniejsze bądź równe od zera. Dalej oczywiście mamy nierówność kwadratową i szukamy x-ów, które wyzerują te wyrażenia. Tutaj tym x-em jest 1, tutaj jest minus 1. Rysujemy sobie oś liczbową i zaznaczamy sobie te miejsca zerowe, czyli minus 1 i 1 i widzimy, że a jest dodatnie, bo rysujemy dla tej funkcji, czyli parabola będzie skierowana w górę. Następnie chcemy, żeby wykres był mniejszy bądź równy od zera, czyli zakreskowujemy sobie to i kółko zamalowane, czyli piszemy x należy od minus 1 do 1. Czyli takie x możemy tutaj wstawiać. No i teraz skopiujmy sobie to wszystko do naszego Excela. Czyli robimy sobie kopię tego. No i tutaj kopiujemy sobie to do Excela i pomniejszamy, zapisując tutaj. Oczywiście możemy też zrobić coś takiego, że no skopiowaliśmy cały treść zadania. Równie dobrze można było skopiować tylko po prostu tą dziedzinę. W każdym bądź razie mamy coś takiego. To niech sobie czeka z boku. No i teraz będziemy chcieli ustalić sobie x. Klikamy sobie tutaj x i wpisujemy sobie tutaj minus 1. A w kolejne pole, które będziemy mieli na dole, wpisujemy sobie to, dodać 0,1. Czyli będziemy brali krok co 1/10 i oczywiście przyciągamy sobie w dół, tak żeby dojechać do jedynki. Jeszcze trochę widzimy, że tutaj mamy coś takiego i mamy coś takiego. I teraz najpierw zajmijmy się tym. To jest liczba, która ma taką liczbę po przecinku na minusie, która ma 16 cyfrę po prostu jakąś taką, czyli to jest po prostu 0. To jest, traktujemy to jako 0. I zaczynamy sobie od takiej pomocniczej zmiennej, czyli zrobimy sobie x kwadrat. Czyli mamy tutaj, moi drodzy, x do kwadratu. Czyli będziemy chcieli podnieść to do potęgi drugiej. No to klikamy to do potęgi drugiej. Naciskamy Enter. Dalej będziemy chcieli wziąć pierwiastek trzeciego stopnia, czyli możemy sobie napisać x do potęgi drugiej. Ale to wszystko do 1 trzeciej. Ale to wszystko bierzemy do potęgi 1 trzeciej. Mamy coś takiego. O. Do potęgi 1 trzeciej. I następnie będziemy chcieli zrobić taką funkcję. I teraz jak to zrobić? Będziemy chcieli zrobić tutaj coś takiego. Tylko tutaj nacisnąłem równa się. Ja tutaj tego równa nie powinno być. Czyli naciskamy sobie równa się i używamy do tego funkcji potęga. I potęga zwraca liczbę podniesioną do potęgi, czyli bierzemy sobie tą liczbę, a potęgą będzie 1 trzecia, czyli wpisujemy sobie 1 przez 3. I tutaj. Dalej będziemy chcieli utworzyć pierwiastek kwadratowy z takiego wyrażenia. Czyli możemy zapisać, że będziemy mieli, moi drodzy, 1 minus x do potęgi drugiej. To oczywiście wszystko w nawiasie, czyli to wyrażenie będzie w nawiasie. To wszystko do potęgi jednej drugiej.
I to oczywiście może być funkcja potęga, ale jest też gotowa funkcja pierwiastek, czyli pierwiastek kwadratowy. To jest pierwiastek z kwadratowy 1, odjąć to wyrażenie. Znamy Enter. Dalej będziemy chcieli utworzyć Y1, czyli Y1 to będzie po prostu komórka ta, odjąć komórka ta. I dalej mamy Y2. Będzie komórka ta i dodać komórka ta. I oczywiście możemy sobie przeciągnąć w dół, klikając tutaj dwukrotnie. Czyli zobaczcie, klikamy tutaj dwukrotnie i mamy coś takiego, że tabela sama się uzupełnia. Teraz sobie troszkę zmniejszamy i chcemy, żeby ta tabela ładnie wyglądała. Czyli wpisujemy sobie tutaj coś takiego, że będziemy chcieli po prostu zrobić sobie tabelkę. O, i robimy to w taki sposób. Co będziemy chcieli zrobić dalej? Teraz będziemy chcieli narysować wykres. I teraz zaznaczamy sobie pierwszą kolumnę i mając naciśnięty CTRL, zaznaczamy sobie drugą, przedostatnią kolumnę i ostatnią. Następnie naciskamy sobie wstaw. Tutaj anuluj. Naciskamy sobie wstawianie i bierzemy polecane wykresy. I zobaczcie, chcemy zrobić wykres punktowy. Czyli widzimy, że mamy wykres punktowy i mamy coś takiego. Widzimy, że tutaj przypomina nam to serce. Czyli możemy sobie wpisać tytuł, że jest to serce. Czyli jest to serce. No i teraz będziemy sobie chcieli jeszcze to serce ładnie tutaj opisać. Bierzemy sobie tak. No i teraz zaczynamy. Nie chcemy mieć tych kratek, no to bierzemy sobie usuń, czyli usuwamy te kratki, usuwamy, staramy się usunąć te wszystkie liczby, czyli bierzemy to usuń, bierzemy tutaj usuń, bierzemy tutaj usuń i bierzemy tutaj usuń. I oczywiście możemy jeszcze tutaj troszkę się pobawić, czyli formatuj serię danych. Kontur może być, weźmy sobie inny troszkę, weźmy sobie czerwony. Górę też sobie weźmy, żeby kontur był czerwony. Czyli bierzemy sobie tutaj, naciskamy. Oczywiście prawym przyciskiem. No a teraz już jest dobrze, czyli mamy formatuj i tutaj kontur będzie, wypełnienie będzie czerwone. Kontur będzie, bo tutaj kropki wziąłem, a ja chcę jeszcze zaraz tutaj odznaczymy te kropki, czyli klikamy tak, formatuj serię danych i teraz bierzemy sobie po prostu znacznik i bierzemy sobie, tutaj w znaczniku bierzemy sobie opcję znaczników i bierzemy brak. Czyli nie chcemy mieć znaczników i odklikujemy sobie i tak samo tutaj nie chcemy mieć znaczników, czyli bierzemy sobie tutaj znacznik i brak. No i na koniec będziemy chcieli jeszcze to pokolorować, czyli bierzemy formatuj serię danych i będziemy chcieli oczywiście linię pokolorować innym kolorem. To będzie kolor czerwony. O, czyli w taki sposób uzyskaliśmy nasze serce, czyli w taki sposób wykonujemy takie zadanie. Oczywiście tutaj można do pewnych momentów dojść, próbować właśnie w taki sposób kombinować. Można to powiększać, można to zmniejszać. I tak wygląda takie zadanie. Także moi drodzy, jeżeli chodzi o ten przykład, o tą lekcję, to by było na tyle. Dziękuję za Waszą uwagę i życzę Wam powodzenia.